nas nie chciałby mieć bujnych, okazałych kwiatów czy krzewów w swoich ogrodach? No właśnie, a nadchodzące tygodnie już nie będą im sprzyjały. Spójrzmy prawdzie w oczy. Idzie jesień, na którą musimy przygotować nasze rośliny. Jest na to sposób, który zna i pomaga osiągnąć grupa INCO SA. Grupa INCO jest producentem nawozów ogrodniczych pod marką Florowit i Azofoska. Są to nawozy doskonale znane działkowcom i hobbystom, bowiem dostępne są na rynku już od ponad 40 lat. Zarówno Florowit, jak i Azofoska nieco słabszy, młodszy produkt, ale doskonale rozpoznawalny wśród naszych odbiorców, hobbystów i amatorów. Każdy na swojej działce chce mieć piękne rośliny. Często też w konkurencji międzysąsiedzkiej jedna roślina od drugiej ma być piękniejsza, dlatego też klienci poszukują coraz to nowszych nawozów, ciekawych rozwiązań. W rynku profesjonalnym, w rynku rolniczym liczy się bardziej cena produktu. Jakość też oczywiście jest ważna, natomiast w rynku ogrodniczym te nawozy są bardzo wyspecjalizowane do konkretnie pod wybrane uprawy, rośliny, zawierając odpowiednio mikro i makro elementy dostosowane do uprawy wąskiej grupy roślin. Nawożenie może nam się kojarzyć negatywnie, bo głównie ze środkami chemicznymi. Nic bardziej mylnego. Kategoria nawóz jest często też mylona, bowiem są nawozy organiczne, mineralne. Mineralne są to nawozy, które dostarczają, jak sama nazwa wskazuje, dużo minerałów, czyli dużo składników odżywczych, ale są to nawozy sztuczne. Są nawozy organiczne, które dostarczają mniej minerałów, ale są nawozami często ekologicznymi, biologicznymi, naturalnymi, dostępnych też z własnej uprawy, z kompostu chociażby, które są też bardziej bezpiecznymi, można powiedzieć, nawozami. Ale jednak właśnie traktowanie nawozów, znaczy organiki jako nawozu, jest troszeczkę, jako tylko nawozu, jest często błędem, bo jest to jakby w procesie nawożenia można traktować jako suplement diety, jako dodatek pewien, natomiast wymagania, potrzeby, zapotrzebowanie pokarmowe rośliny jest dużo wyższe niż dostępność tych minerałów w nawozach organicznych. Na rynku mamy różne dostępne różne nawozy i tutaj można wyraźnie kierować się ceną. W myśl zasady jakość w rozsądnej cenie, im droższy nawóz, tym możemy spodziewać się, że wyprodukowany został z wysokogatunkowych minerałów. Najczęściej rozpoznajemy trzy podstawowe, azot, potas i fosfor. Natomiast często porównujemy składy jednego nawozu do drugiego, czy na przykład odpowiednia ilość składników jest ta sama, ale tyle samo składników mam w dwa razy niższej, powiedzmy o połowę niższej cenę i to jest złudne. Jest ta cena o połowę niższa, ale przyswajalność i jakość tych minerałów jest zdecydowanie dużo, dużo gorsza niż tych droższych. Grupa INCO jako producent nawozów Florowit i Azofoska do produkcji swoich nawozów stosuje surowce bezchlorkowe. I tutaj wszyscy ogrodnicy, działkowcy wiedzą, że chlor szkodzi rośliny i zbierają deszczówki bądź też z naturalnych swoich zasobów ze studni wodę. Nie używają wody miejskiej, bowiem ta zawiera dużo chloru, ale na przykład stosują tanie odpowiedniki nawozów, które są wyprodukowane na podstawie soli, która szkodzi roślinom. Stosujemy właśnie nawozy bezchlorkowe. Nawozić po prostu trzeba. To kwestia, która dla świadomego i dobrze wyedukowanego ogrodnika nie podlega żadnej wątpliwości. Zalet jest niezliczona masa. Wszystkie rośliny powinny być nawożone. Możemy ewentualnie rozdzielić to na grupy nawozów właśnie organicznych czy mineralnych, bo na przykład zioła szczególnie proponowałbym stosować nawozy ekologiczne, organiczne, a rośliny w ogrodzie zdecydowanie nawożenie mineralne, chemiczne. Praktycznie każda roślina ma mniejsze lub większe zapotrzebowanie pokarmowe, ale każda roślina powinna być nawożona. To są też różne formy, bo może być to nawożenie też doglebowe poprzez podsypywanie granulatu pod korzeń, ale też bardzo efektywne i skuteczne nawożenie dolistne poprzez nanoszenie substancji opryskiwaczem czy podlewanie tak samo. Nic nie jest zdrowe tak samo jak i w diecie codziennej człowieka w odżywianiu. Łatwo możemy przedobrzeć. Tak samo w roślinach.
Zawsze często proszę, aby klienci sprawdzali, jednak stosowali dawkę zgodnie z tabelą stosowania, ponieważ przenowożenie nie znaczy wcale dobrze. Może podawać sporo negatywnych elementów niewidocznych od razu, ale po pewnym czasie, po miesiącu, po dwóch ubocznych stosowania większej dawki nawozu. Jeżeli na przykład nawozimy dawkowo, według instrukcji, a roślina nie przybiera, roślina nie ma tego efektu po stosowaniu nawozu właściwej dawki, to podwojenie dawki wcale nie pomoże. Wtedy musimy szukać innych rozwiązań. Być może złe stanowisko, struktura gleby, nieodpowiedni odczyn gleby może powodować, że roślina nie pobiera składników pokarmowych, przez co żadne nawożenie nie będzie efektywne. Prawdą jest, że mamy, a szczególnie w Polsce rozwija się trend ekologiczny. Jest takie ciśnienie na bioeko. Tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę, że nie wszystko, co naturalne, organiczne, też jest ekologiczne, bo stosując na przykład nawozy oborniki, które pochodzą z ferm przemysłowych, hodowlanych, gdzie mamy do czynienia ze sterydami, antybiotykami i wszystkimi niekorzystnymi czynnikami, ten obornik nie ma prawa być ekologiczny. O nawozów ekologicznych jest stosunkowo w tej chwili na rynku niewiele, ale widać, jak mocno rynek rozwija się w kierunku bio i eko. I tych nawozów w najbliższych 2-3 latach możemy zaobserwować bardzo, bardzo szybki i dynamiczny rozwój. Co nie znaczy, że tych minerałów, tych sztucznych nawozów nadal będzie zapotrzebowanie, bo tak jak wspominałem na początku, wcześniej nawozy bioeko są przyjazne dla środowiska, jednak tych składników pokarmowych niestety mają odżywczych mniej. Pytanie, czy teraz, gdy właściwie wiele roślin przekwita, w ogóle jest sens je nawozić? Odpowiadamy absolutnie tak. To jest właśnie najbardziej istotny moment w uprawie większości roślin. Wiosną oczywiście nawożenie po ruszeniu wegetacji jest niezmiernie ważne dla rośliny po to, aby tylko dostarczyć minerałów i pobudzić roślinę do dalszego wzrostu. Ale chciałem zwrócić szczególną uwagę na nawożenie jesienne, bo przez wielu konsumentów jest to często zapomniane, niedoceniane przede wszystkim, bo o tyle, o ile stosujemy nawozy wiosenne, na przykład na trawniku i jest ten efekt tak dla oka, wow, szybkiego przyrostu i wybarwienia zielonego, intensywnego i kondycji rośliny, tak przy nawożeniu jesiennym tego nie widać okiem. Ale nawożenie jesienne ma kilka takich niewidocznych, strasznie ważnych czynników. Po pierwsze, przygotuje roślinę do przezimowania, wzmocni ją, przyspieszy procesy zdrewniania. Rozbuduje system korzeniowy. Nawozy jesienne w ich składzie jest najwięcej fosforu i potasu. I właśnie fosfor i potas ma za zadanie rozwój systemu korzeniowego, regulację gospodarki wodnej. Fosfor i potas to składniki, które rozkładają się bardzo długo w glebie, aż do wiosny, przez co roślina wczesną wiosną, kiedy rusza wegetacja, ma możliwość pobrania tych minerałów z gleby. Fosfor i potas to są składniki, które dodatkowo wpływają na plonotwórczość, na wytwarzanie większej ilości kwiatów oraz zawiązywania dużej ilości pąków. A w efekcie, a szczególnie w krzewach owocowych, w drzewach owocowych, ma to wpływ na plonotwórczość, na większą ilość zawiązków owocowych wiosną. I właśnie tego konsumenci nie docenią, że już jesienią trzeba zadbać o uprawę tak, żebyśmy cieszyli się z jej efektów właśnie wiosną. Czas na praktykę. Kilka przykładów na to, jak w rzeczywistości nawożenie jest proste. W tym ogrodzie wiele roślin potrzebuje lekkiego podrasowania, a wystarczy czasem dosłownie kilka sekund. Testujemy się fosfor i potas. My jako jedynie w swoim składzie dorzucamy też azot, który pozwala roślinie jeszcze
tej jesieni, przed jesienią, pozwala na bardzo ładne wybarwienie, na wzmocnienie i poprawę kondycji rośliny. I tu jest jeszcze ten efekt, że ona będzie po nawożeniu wyglądała pięknie. Przy czym azot działa bardzo krótko, w granicach jednego miesiąca, zostaje przez roślinę skonsumowany i do czasu pierwszych przymrozków jesiennych, zimowych, ten azot zostanie pobrany całości przez roślinę i nie szkodzi w żaden sposób roślinie, wręcz przeciwnie, wzmocni ją przed tym okresem. Ale pozostałe ważne składniki nawozu jesiennego to jest fosfor i potas. Wybrałem tutaj nawóz akurat do iglaków, dlatego też, że stosowanie nawozów uniwersalnych czy do trawników, stosowanie jest bardzo proste. Wysiewamy często za pomocą siewników, bądź też ręcznie proponuję najlepiej cienką warstwą krzyżową. Natomiast jeżeli chodzi o rośliny iglaste, czy drzewa i krzewy owocowe, często popełniamy błąd przy stosowaniu nawozów, stosując rzutowo garść pod roślinę. Trzeba pamiętać, że każda roślina, a szczególnie właśnie rośliny iglaste i drzewa owocowe, ich system korzeniowy jest mniej więcej tak samo duży jak korona. Czyli można przyjąć, że każda z tych roślin, system korzeniowy wchodzi jeszcze pod trawnik. Czyli stosując ten nawóz, stosujemy nie punktowo gdzieś podrzucają pod roślinę, tylko taką delikatną warstwę, mniej więcej tak jak korona rośliny, dookoła. Tą warstwę nawozu można przegrabić, można wymieszać z ziemią, ale warto też podlać, tak żeby ten nawóz rozpuścił się i trafił bezpośrednio pod korzeń. Podlanie konewki czy zwężem ma też tą zaletę, że robimy to w sposób kontrolowany, bo jeżeli na przykład przyjdzie jakaś, jeszcze w tej chwili mamy jakieś nawałnice, burze i bardzo silne opady deszczu, nawóz zostanie przepłukany gdzieś w część korzenia i wtedy może przejść właśnie do przenawożenia, bo w jednej części znajduje się tego nawozu zbyt dużo, a druga część zostaje poszkodowana, ponieważ nie ma żadnego dostępu do nawozu. Ważnym elementem uprawy roślin i przygotowania gleby pod przyszłoroczne zasiewy jest stosowanie nawozów organicznych, w tym oborników. Osobiście polega, mamy dostępne oborniki naturalne, świeże, bezpośrednio z produkcji zwierzęcej, z gospodarstwa rolniczego, albo na przykład dostępne w sklepach ogrodniczych obornik suszony, granulowany. Osobiście właśnie polecam formę gotową do użycia granulowaną, bowiem jest to obornik przekompostowany, gotowy do użycia. Przez stosowanie takiego świeżego obornika w przyszłym roku wiosną możemy spodziewać się dużo szkodników w uprawianych roślinach. Aby temu zapobiec, stosujemy takie nawozy, które poprzez proces pasteryzacji, obróbki termicznej, likwidowane są wszystkie niekorzystne czynniki, które znajdowały się w oborniku. Obornik jest zgranulowany. Pozbywamy w ten sposób przykrego zapachu. Jest bardzo łatwy w użyciu, można stosować nawet ręką. A jeżeli stosujemy obornik na działce, na ogródku działkowym, w którym mamy duże skupisko sąsiadów, innych działkowców, stosowanie nawozów świeżych, oborników, jest przykre jak dla samego stosującego, jak i też dla jego sąsiadów. A sposób stosowania jest bardzo prosty. Wysypujemy cienką warstwę na powierzchnię gleby, później mieszamy ją grabiami z wierzchnią warstwą i tak pozostajemy przygotowaną glebę do przyszłego roku. Proste? Oczywiście. Jeszcze prostsze jest znalezienie w Ostrowie Wielkopolskim miejsca, gdzie kupimy najlepsze jakościowo nawozy. Hurtownia ogrodnicza pana Maciaszka to miejsce, gdzie szeroki wybór środków do uprawy roślin daje gwarancję utrzymania ogrodu w odpowiednim stanie. Zobaczmy, czego tam szukają klienci. Dzień dobry, witam. Witam. Panie Stanisławie, chciałem zapytać, bo sezon wegetacyjny, ogrodniczy, upraw powoli się kończy, zbliża się jesień. Chciałem zapytać pana właśnie o tej porze roku, o co klienci pytają, jakie mają pytania o ogród, o nawożenie, jakich produktów szukają?
Myślę, że teraz ludzie zaczynają szukać produktów typu do jesień, nie? W sensie takim, żeby nie wzbudzać w roślinach wzrostu, tylko raczej takie już przygotowania powolutku niestety do zimy. No. Mamy sierpień, no ale przykro mi jest powiedzieć, ale zbliżamy się do zimy. Ciekawi mnie, w jaki sposób klienci kierują się wyborem. Które nawozy wybierają, dlaczego? Jakie pan ma zdanie na ten temat? No, naszym zadaniem jest przekonanie klienta, żeby kupował dany towar, który jest w tym momencie potrzebny. I tu nie chcemy jak gdyby klienta namawiać na to, żeby kupował towar, który jest dla niego zbędny, prawda? No, staramy się zaproponować klientowi taki towar, który jest w tym momencie, w danym momencie potrzebny. Najbardziej popularne są nawozy do trawników i do iglaków, prawda? Bo z ramienia tego, że tego mamy dużo, aczkolwiek najbardziej, że tak powiem, najprostsze są granulowane do rozsypania. Po tym bardziej, że jesień jest dość taka wilgotna, także to się łatwo rozkłada i klient nie ma, że tak powiem, potrzeby podlewania tego i robienia z czymś takim. Następnym produktem jest bardzo kompostowanie, nie? Bo jesienią mamy dużo ubytków gdzieś tam w roślinach i tak dalej. No i wtedy no, coś z tym trzeba zrobić. No to proponuję takie środki, które powodują rozkładanie tych naszych większości ubytków, które nie wiemy co zrobić. Kompost rzeczywiście w ogrodzie jest to bardzo cenny nawóz, bo jest to nawóz organiczny, ale przede wszystkim najtańszy nawóz, bo można wyprodukować sobie go na działce. Jeszcze nie przekonaliście się, jak ważne jest jesienne nawożenie? Obejrzyjcie program Zielono mi raz jeszcze lub udajcie się na ulicę Strzelecką po nawozy, które już zawsze będziecie chcieli stosować w swoich ogrodach. Daję słowo.